klub aktywnego seniora no, zajmuje się ludźmi, którzy są na emeryturze i mają, chcą mieć działalność jakąś i fizyczną, i umysłową, psychiczną. I ja bardzo lubię, chodzę, nawet męża namówiłam, że chodzimy dwa razy w tygodniu na gimnastykę dla seniorów. Zajmuje się klub aktywnego seniora, pomaga w rozwijaniu fizycznej sprawności seniorów, umysłowej, jak również spotykają się osoby, rozmawiają ze sobą, nawiązują kontakty. No chyba to. No, w kilku wymiarach trzeba to traktować, bo na pewno jest to i aktywizacja osób, i przyjemność w spotkaniu, w byciu w jakimś towarzystwie, jak też no i wymiernie no, zadbanie o lepszą kondycję fizyczną, umysłowo, no, o kontakt z osobami. O klubie seniora można by było mówić dużo, bo kluby seniora w Milanówko działają już od 2018 roku, a pełną parą od roku 2019. I świadczą na rzecz mieszkańców bardzo wiele usług społecznych. Do założenia tego klubu przygotowywał się Milanówek dosyć długo. Od lutego, ale to pamiętaj, że ja mam urodziny. February, March, April, May, June, July, September, October, November, December. Good, okay. No nie nudzimy się, nie siedzę naprzeciwko męża w domu i nie pijemy kawy i nie kłócimy się na przykład. Albo jakichś głupich rzeczy nie oglądamy w telewizji czy coś. Znaczy przychodzę na wykłady z psychologii, z treningu pamięci. W takich ruchowych akurat ze względów na różne przypadłości wiekowe nie korzystam. Ale i są języki, chodziłam troszeczkę też i to wszystko, że tak powiem, trzyma nas w ryzach no, chęci na życie po prostu. Wnuka 12-letniego i wnuczkę, która będzie miała 19 lat, ale ona studiuje w Londynie. Więc tylko do babci przyszły jakieś filmy albo jakieś... I to jest tylko taki kontakt, a tu mam kontakt żywy z ludźmi, że my możemy pójść, możemy gdzieś sobie wypić kawę, możemy pójść porozmawiać albo tutaj, albo jak się spieszą, bo wszystkie mają jakieś obowiązki, panie, bo tu więcej pań przychodzi. Milanowski Klub Seniora działa od, no właściwie od 2017 roku, bo tak naprawdę pierwszy taki projekt socjalny powstał w 2017 roku, jak pani dyrektor Krystyna Kot objęła stanowisko w ośrodku jeszcze wtedy pomocy społecznej. I zainspirowała wtedy pracowników socjalnych do stworzenia takiego projektu Milanowska Szkoła Aktywnego Seniora. No zajmujemy się tak, psychologią, taniec kręgu, angielski dla początkujących, dla zaawansowanych, spotkania, żeby być aktywnym. No i przede wszystkim w dużym ruchu, różne wycieczki, gdzie się dokształcają. Ja chodzę na angielski, chodzę na psychologię, chodzę na taniec kręgu, chodzę na pływanie, chodzę na wszystkie spotkania jakieś ciekawe. Jestem po prostu, staram się być aktywny. No, te spotkania dają kontakt, przede wszystkim kontakt z ludźmi. Tak kiedyś z żoną też mówię, już nieważne ile my się przesuniemy w tej wiedzy, ale to, że spotykamy ludzi nowych, czasami no, tych samych lub nowych. I to jest, moim zdaniem, to jest głównym takim przedsięwzięciem. No, to jest to coś. No, ja się na przykład cieszę, że angielski jestem samoukiem i chodzę dla tych seniorów. Native English jestem niestety, ale jest najsłabszy, dlatego że problemy z gramatyką zawsze miałem, ale się nie zniechęcam, bo zawsze te słówka sobie szlifuję i wiem, że nie cofam się do tyłu, a raczej idę trochę do przodu.
Mnie najbardziej się podobają, wiesz co, zajęcia sportowe, to najbardziej mi się podoba. Podoba mi się właśnie język angielski, podobają mi się prowadzący. Natomiast jeśli można dodać, to tak przydałaby się fajna, większa, dobra sala. Miła atmosfera, fajne koleżanki. I po prostu jestem bardzo zadowolona, bardzo mi się podoba, bardzo jestem zadowolona z prowadzących, a przy okazji my tu się spotykamy i możemy sobie kobiety poplotkować i coś takiego się dzieje. I to jest też takie życie, które rozwija umysł. Ja myślę, że organizm sam wie, czego potrzebuje, na coś ma apetyt. Tak. Ja bardzo często na czekoladę. Właśnie taki luz prowadzącej te nasze zajęcia, czyli bez jakiegoś takiego stresu, spięcia, taka swoboda wypowiedzi, myślę, że to jest najfajniejsze. Przede wszystkim się człowiek czegoś jeszcze może dowiedzieć na te starsze lata i coś zmienić w sobie. Właśnie jest różnica między czekoladą 70% gorzką, a czekoladą białą, gdzie tam nic nie ma. I dzięki właśnie takim inicjatywom to jest po prostu wspaniałe dla mojego zdrowia psychicznego, bo pewnie bym już nie funkcjonowała tak wspaniale, jak funkcjonuję. Po pierwsze, mus wyjścia z domu, to jest bardzo ważne. Przynajmniej według mnie oczywiście. To, że trzeba się zmobilizować, wyjść z domu, spotkanie, przy okazji widzi się innych ludzi, wymienia się trochę poglądów. No, to jest chyba jeden z ważniejszych czynników tych wszystkich spotkań. Milanowski Klub Seniora. Klub Seniora jest miejscem spotkań chyba wszystkich mieszkańców, chociaż dedykowany jest seniorom, ale Milanowski Klub Seniora zgromadzi zarówno dzieci, seniorów, dzieci, jak i rodziny. A dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że istnieje potrzeba aktywizacji środowiska lokalnego i to miejsce, ten Klub Seniora, służy właśnie takim działaniom aktywizującym. Poznałam bardzo wielu wspaniałych ludzi. Po pierwsze, nie chodziłam samotna po ulicach, nie zastanawiałam się, co ja tu robię, tylko miałam motywację wyjścia do ludzi, poznania wspaniałych ludzi, no i wypełnienie czasu, tej pustki, która mnie otaczała. Jedyną panią, która mi mówiła na początku dzień dobry, to była pani na targu, która sprzedawała jajka. A tak to byłam zupełnie anonimowa. Bo to jest bezinteresowne, potem ludzie się nie zasklepiają, nie siedzą w domu przed telewizorami, ruszają się, mają kontakt z ludźmi, nie wpadają w apatię, depresję, narzekanstwo. Dowiedzieć się, no tak jak tutaj w tej chwili rozmawiamy na temat te sprawy takie geriatryczne, te dotyczące starszych i dieta i no, sposobów żywienia, dlaczego tak się dzieje. I wtedy możemy nawet sami sobie troszkę pomóc, bo zmienimy, powiedzmy, sposób żywienia, zmienimy swoje postępowanie troszkę, tok myślenia. I ja wiem, może to nam nie przedłuży życia, ale będzie nam przyjemniej. Dzięki temu, że taki istnieje Klub Seniora, ja weszłam bardzo szybko w środowisko. Nie czułam się samotna i nie wpadłam w depresję. Mnie co się najbardziej podoba? No, kobiet jest bardzo dużo, więc się napatrzę na kobiety, oprócz własnej żony, po prostu na cudze też się napatrzę. To bym tak wesoło po prostu zakończył. To jest fajne. Fajnie jest. No.